Siemano, tutaj oczywiście Jacob. W dzisiejszym odcinku ci panowie, czyli Matek, Kubik, Sfarer, Rogalik, wezmą udział w jedzeniu wszystkiego z McDonalda na czas. Osoba, która zje całość jako pierwsza, wygrywa to 500 zł, więc odkładam je od razu tutaj na stół pomiędzy Sfarera a Kubiksa. Ile? Co? 500 tysiąca? Umówmy się, że 50 tysięcy próbień i będzie kolejny odcinek z jedzenia czegoś na czas. Czego? Napiszcie w słodkiego. Kubiksa muzmycy. Albo czegokolwiek innego, po prostu napiszcie w komentarzu. Wpadajcie do całej ekipy, macie ją oczywiście w opisie, więc klikajcie, subujcie i subujcie ten kanał z dzwonkiem również tam na dole, a my już zaczynamy. Bum! Ale zanim jeszcze zaczniemy, to musimy się troszkę cofnąć w czasie, ponieważ ja w tym momencie dopiero teraz lecę do Maka, żeby zamówić to całe menu. Wsiadamy i lecimy. I wake up, flex, I'm down that check. No drip, this wet. Tell them run it all. Dobra, my już jesteśmy pod Maczkiem, w sensie w tym momencie podjeżdżamy i w ogóle dostałem jeszcze od znajomego kartę, która w teorii tutaj umożliwia mi zakup wielu rzeczy o połowę taniej, więc mam nadzieję, że troszkę taniej wyjdę. Podjeżdżamy pod McDrive'a i zamawiamy wszystko. Dzień dobry. Dzień dobry, skąd zamówienia? Ja bym poprosił wszystko. Zapraszam pod kolejny daczek, dziękuję. A to czym? A. Halo? Dobrze, i mają być już te lunchowe oferty, tak? Bo już 11. Tak, i do tego 9 McNuggetsów i 4 w średnie frytki. Jezu. Wrapy też? Wszystkie. Dobrze. Ile tam wyszło? 359 zł i 50 razem. Dobra, dziękuję ślicznie. Boże, kochany, let's go. Jestem Goofy, bo zapomniałem o tym, że mam magiczną kartę od znajomego, która mi dawała zniżki na niektóre rzeczy, ale to już życie. Przynajmniej wiemy, ile łącznie kosztuje całe menu, jeżeli chodzi o wszystkie kanapki, dodatkowe frytki, McNuggetsy. Tak naprawdę tylko deserów nie zamówiłem, bo jedzenie słodkich rzeczy tak na szybkości jest ciężkie. Karta, gotówka? Karta, proszę pana, będzie chyba. Jak przejdzie. Oby. Ja też jestem za zapłacone. To teraz chyba sobie troszkę poczekamy na odbiór. Przynajmniej tak mi się wydaje. W ogóle taka ciekawostka, to coś, co zamówiłem, łącznie ma ponad 15 tysięcy kalorii. Jakbym mógł zaprosić tutaj na trzecie miejsce parkingowe zjechać, dobrze? Dobrze, a ile to mniej więcej zajmie? Wszystkie kanapeczki, no to wydaje mi się, że tak co najmniej jest 10 minut. O, 10 minut, dobra, no super, tak. Dziękuję ci jeszcze. Dobra, pan nam przerwał, więc tak na szybkości wam dokończę. Mianowicie to jest jakieś zapotrzebowanie dla 7,5 osoby. Nie wiem, czy panowie dadzą radę, nie wiem, czy wiedzą w ogóle, ile to jest jedzenia, ale zobaczymy. 359 zł 30 groszy. Ja pierdzielę, ale uczta. Chłop nam macha. Chłop tak, siema, witamy. A, do rodziny. Nie do, okej. Okay. Ja mu odmachałem jak debil. To wszystko. Te dwie torby. Tak jest. Szczerze? Myślę, że będzie tego dużo więcej. Znaczy jest to wypchane faktycznie po brzegi, nie wiem czy to widać tutaj, jest wypchane po brzegi, ale spodziewałem się, wow, dużo większego zamówienia. Halo, proszę odejść! O. Nikogo nie ma, idealnie. Full kulturka, wchodzimy, kładziemy. Błagam, żeby naprawdę wszystko tutaj było. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Teraz szybciutko liczymy, czy wszystkie burgery są. Raz, dwa. W ogóle wiedziałeś, że są 4 różne wrapy? Akurat tak. A, okej, dobra, ja nie. 8, no jestem ciekawy, kto dostanie. 2, 3. Brakuje. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Nie brakuje, jestem głupi. Tyteczki do każdego zestawu. Proszę bardzo, wszystko już jest na stole. Lecimy po chłopaków. Puff. Nie, no Jacob, powaliło cię. Co? Żeby całe menu debilu kupować? Dzień dobry. Nie, naprawdę to zrobił. Co? Kupił całe menu z McDonalda? O mój Boże. Całe menu? Ty, przepraszam Jacob, ale debilu niechcący powiedziałem, wiesz? Nie, dobrze nazwałeś. Zanim jeszcze przejdziemy do jedzenia, ważenie. Kubik, stawaj na wagę. Proszę bardzo. 76,7 zapisujemy. Farel 86,5. Dobra. Zapisujemy u Farela 86,5. I teraz Rogal. O jest. Ohohohoho. 114 kilo. I ty jeszcze pokażesz Maka jeść na czas? I Mateusz jako ostatni. Nie, jestem taki chudy, że mnie nie wykrywa nawet. Co jest? 58,3. Mateusz 58,3 kilo. Prawie połowa Rogalika. Wiesz, że jakbym cię rzucił, gościu, to byś poleciał do Szwecji. Zróbmy tak. Najcięższy. Bez obrazy. Wybiera sobie jako pierwszy zestaw, tylko nie wiesz, co gdzie jest. Dobra. Ja
siądę tam, gdzie siedziałem. Czwórka. Wybieram swoje pierwotne miejsce. Zapraszamy. Parel, twoja kolej. Posuń się. Ja tutaj. Ty tutaj? Dobra. I Kubik, no ty nie masz niestety wyboru. No wiadomo, że nie mam. Maestro, mój ulubiony. Nie, bo wege burgera dostałem. Chwalę cię, Jakub, na dziąsło, nie? Jak to specjalnie żeś zrobił. Patryk, strategia. Strategia jest taka, że chyba na początku przepijać dużo, pomału, a potem jak już Kubik zatka tego ryja, to wtedy dojazd. Okay. To samo co Rogal w sumie, no bo kurde, wątpię, że będę się śpieszył. Jak najszybsza taktyka, im szybciej, tym lepiej. Matek? Dobrze, więc tak, plan jest taki, nie być ostatnim. I tyle w temacie. Macie 30 minut, czas, start, poszło. Dobra, mamy. Dobra. Matek na razie nas spokojnie odwrapa. Nie, no to jemy. Ej, mogę sobie pomidora wyciągnąć? Nic nie możesz, wszystko ma być zjedzone. Jemy z pomidorkiem, Kubuś. Parę widzę, że odwrapa, a Rogalik od jakiegoś... Rogalik już kończy pierwszego burgera! O kurde! A! O! Mm-hmm. Co? Ciekawe. Nie widziałem jeszcze nigdy takiej taktyki. Dobra, więc zdradzamy. Co 5 minut będą challenge. Cie? Jakie challenge? Co on znowu wymyślił? Na razie wydaje mi się, że Rogal, kurde... To jest walka, Big Mac. Big Mac jest zarąbisty, nie? Leci, ma minutkę za sobą i proszę bardzo, za chwilę kończy pierwszego burgera. Jest tutaj wysoko postawiona poprzeczka. Mateusz na razie zawodzi, ale no spodziewaliśmy się tego. Ja już za mną! Ładnie. Ja już za mną. Farel i Rogalik skończyli, a ty młodzi, co wy robicie? Jazda! Oni się zapchają i ostatnie 5 minut nic nie zjedzą, ja mam inny plan. A że ty taki kozak jesteś, że wziąłeś Red Hot Chili? Jest, no, no, no. Ostatni gryzmak do Pika. Tak, jak to chyba ostatni będziesz, nie? Jak na razie. Bardzo, spokojnie. Kubiks! Co ty na mowy? Końcu to zjem, na końcu. Dobra, dobra, trzymam za słowo. Ty, Rogalik, ty już kończysz drugą? Kurde, Rogalik to 500 zgarnia for free. Czigler, poszedł. Najłatwiejszy. Ogólnie ja tylko dodam, że wszyscy macie mniej więcej tyle samo kalorii. Jest tak podzielone, że jest różnica 50-100 kalorii maksymalnie na każdy zestaw. Poszło! Poszło! Już zjadłeś tego maestro? Ja pierdzielę, dobra, ale oni wszystko szybko lecą. Na razie 4,5 minuty minęło. One są dziwnie, ja się ich boję. Kubik, widzę, że kończysz frytki i dwa burgery za nim. Tutaj u chłopaków też są po dwa burgery zjedzone na pewno, ale u Farela chyba największa. A Rogal kończy zaraz, znaczy jest w połowie trzeciego. Dobra, pierwsze wyzwanie. No. Osoba, która będzie najdalej kwoty, którą zapłaciłem za całość, będzie miała utrudnienie. Rogal. 620. 670. 650. 640. Niecałe 400 zł. Czyli ja byłem najbliżej. Ja jem dalej. Ja byłem najdalej, tak? Farel, kolejne 3 minutki i ja sztućcami. Proszę bardzo, lecimy. Dobra. Kontynuujemy. A dla wygranego nic? Nic, nic. Aha! Ale ma duży mózg, ma teraz nagę. Moment załamania, nie? Woda. W 6 minutach. Na razie jeszcze nie jestem pełny, myślę, że jeszcze coś wciągnę, także na razie jest git. Przegięcie jest, nie? Stary. Matek, kurde, ty te frytki, jeszcze burgery, dawaj, kurde, już ci rozkładam. No musisz trochę przyspieszyć, młody, no, nie możesz z nim czekać. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, co ty robisz? Frytunię sobie, co? Co robisz? Frytunię. Frytunię sobie jeszcze. Dlaczego ja mam same podwójne burgery? Bo jesteś najcięższy. Dobra, odkładasz sztuczce? Koniec, koniec, koniec. Ostatnie. Dobra, i dajcie chustkę. Ej, są momenty załamania u mnie, u was? Mhm. No, zagadź się w zaraz, nie? Ja te pomidorka muszę zwiedzać. Ty, ale Farel leci w ogóle jakoś potężnie. Nie wiem, jak to jest możliwe. Ja zostały raz, dwa, trzy. Bo jeszcze, bo umy. Bo miałem nuggetsy, nie? Nuggetsy mówię. Zwycięstwo nuggetsami jest zrobione. Aha. O kurde. Dobra. Stop. Kolejna rzecz, 10 minut wybiło, koło fortuny. Jako, że Krystian jest na prowadzeniu, Krystian, proszę cię o zakręcenie. Osoba, Parę. Która wypadnie... Nie, nie, Matek! Matek, jest przez minutę z zamkniętymi oczami. Yeah! Dobra, to zamykągały, tylko żebym do dobrej dziury trafił. Proszę bardzo, opaska na oczach, jemy! Dobra, czas rozpiąć guzik z pasem. Przegrywasz, jak się zżygasz, wiesz o tym. Nie? Nie namówiacie na to? Nie, no, no double cheeseburgera jeszcze mam! Wszystkie podwójne burgery miałem! Wszystkie jakie mam, no! No jak to jest tak możliwe? A bo ty nie miałeś wrapa, wrap jest jak mak, jak double. Wrap ma tyle kalorii, co double. Tak, 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 tak. Wszystkie wrapy mają ponad 700 kalorii. Skam. To nie minęła przypadkiem? No minęła 2 minutki temu, proszę zdjąć, proszę zdjąć. No to nie jest skam. Dobra. O, zapraszamy. Światło, siema. Po prostu czuję obrzydzenie zwyczajne, jak wkładam to do buzi. I nie mogę już po prostu jeść, to jest przesadzone, nie? Chyba liczę na łódź szczęścia, na kole fortuny, że nagle mi zabierze z 3 burgery. Matek, oni już wymiękają. Ty jeszcze masz, bania. Jeszcze z 15 minut, dawaj, wyprzedź ich. Lecisz, lecisz, lecisz. Nie, no nie mogę jeszcze jeść, nie? Fortuny, nie? No też. Kiedy koło fortuny, gadaj. Że mój, kurczę, limit właśnie...
Minął. Padł? Padł, minął. 3, 2, 1, stop! Czy mamy jakiegoś ochotnika? Ja jestem ochotnikiem jak coś. Wszystko, żeby odejść od tego stołu. To jeszcze nie to, ale ochotnik może wybrać osobę i burgera, którym się zamieni. Stary wstał. A co ty tu masz? Jalapeno kapeć zdeptany. Może zabrapa, proszę zabrapa tego niedokończonego. Zamianka, proszę bardzo. Zabieramy i kontynuujemy jedzenie. Stan. No ja też nie mam jakoś wcale dużo. No ja też nie mam wcale tak dużo, ale to jest, wiesz, to jest niby 1-2, ale tego się łyknąć już nie da. Ja nie mogę patrzeć jak wyjedzie, nie? Nie mogę. Aż tak jest? No, no jest przesadzony, stary, nie a mogę ja ugryźć, jego sos, to mi się... nie mogę się zmusić, żeby ugryźć, nie? Ja też. O kurde, to nie spodziewałem się. Dobra, ja się na razie zżygam, jo, chyba trzeba robić. Dawaj, do pożygu jest. Do pożygu, co? Kubik albo do posrywu. Kiedy się ma rozruszać. A jakbyśmy tego zblendowali, ci to byś wypił? O. Szybciej? Za blender 300 zł. Jaki blender? Za 100 zł sprzedaję ci blender i ci wszystko blendujemy. Dobra, słuchajcie widzowie, akcja jest taka. No nie oszukujmy się, ale mam najwięcej żarcia. Trzeba podjąć pewne ryzyko. Lecimy blendować. Za 100 chcesz blender? To nie ryzykuję, szampana nie piję, lecimy! Powiem wam, że nie wiem co to będzie z tym blendowaniem. Miejmy nadzieję, że wyjdzie mi to na dobre. Matek, rzucamy. Co to za te, ty, młodziutki? Powiem ci tak, Matek. Ja ci współczuję, że podjąłeś tę decyzję. Powiem ci szczerze, że ty nawet jak weźmiesz łyka, już tego nie wypijesz. Tak coś szczerze będzie. Umówiliśmy się, że blendowanie kosztuje 100, także całe kieszonkowe właśnie odlatuje do Kuby, proszę bardzo. A my blendujemy. Ja właśnie szedłem na górę i prawie się zżygałem po wejściu na schody. Wygląda smaczniutko. Ja nie chcę nawet wypić tego przejściu, nie? Ja też nie chcę, ja idę. 5 minutes later. Mateusz, szczerze, ja tej decyzji bym nigdy nie podjął, proszę bardzo, to dla ciebie. Nie wiem, czy mogę dziękować. Czajcie, że ja jeszcze za to zapłaciłem? 100 zł to mnie kosztowało. Masz, to jest przykre, naprawdę, myślałem sobie. Chociaż tyle widzowie. Łyżka dla Matka, kontynuujemy, zostało 10 minut. Go! Nie. Jedziesz, Matek, jedziesz! Jacob, inspiruj mu rano. Chcesz kubik? Ja pierdzę, nie mogę tego spróbować. Dobra, trudno. Ja nie patrzę. Co? Co ty gadasz? To jest dobre? Zgrywam. Ja dobra, lecimy! Wyczyści mentalność. Oczywistym jest, że to by nikomu nie smakowało, ale ważne co masz w głowie. Tak. A później w dupie. Albo w buzi. Jak spojrzę w tamtą stronę, to od razu mnie cofa i dalej nie mogę jeść, nie? To jest... cały czas cofa. Teraz tak, to dalej żygnie, grywa drugie 500. Powiem tylko tyle, że chłopaki od 3 minut oprócz Matka już nie są w stanie jeść. Dosłownie no, nic nie je. Na razie na prowadzeniu rogal. Rogalika, nie chcesz może do fryteczek, sosiku? 7 minut Matek może ci wyprzedzić. Ja nie wyprzedzę, nie obcie, że to zjem. Prędzej bym się tu zżygał. 3, 4, stop! Jako, że idzie ciężko, każdy z was może odsunąć jednego burgera. Znaczy, Matek ma problem. Nie, zaczyna mieć! Chłopczyku, nie masz szans teraz na mną! Ja już kończę jedzenie, gościu, jak... Ale to ty zacząłeś, to nie możesz tego wycofać. Może, tego odkładasz. Crispy chicken, out. Wrapik, out. Macroyal, out. No to co? Czy co to jest? Nie, nie. Jezu, Matek, co ty robisz? Nie, chłopczyku, dobra. Out. Matek, out. Odsuwasz się od stołu, to jest twój koniec. Możesz tu siedzieć, ale ty już nic nie jesz, nic nie robisz, tylko sobie siedzisz. 3, 4, kontynuujemy ostatnie 5 minut. Co? Rogal, ostatni burger. I kończy. Ja tylko chcę powiedzieć, że Rogal wczoraj na kanapie mówi: kurde, mi się wydaje, że to ostatni będę, czy coś w tym challenge'u. No ja nie lubię jeść na czas. Tak, dokładnie. Mam ci, że nie wiedziałem, że aż 500 będzie do wygrania. A bo od razu mówić. 3 days later. Poddajemy się? Poddajemy. Poddajecie się minutę przed czasem? Poddajemy się minutę przed czasem. Mamy to. Rogal, co się stało? Kilka minut. Patryk, proszę bardzo, 500 zł dla ciebie, a my teraz lecimy sprawdzić, ile każdy przytył. Ja bym chciał jeszcze dla sojusznika 100. Dziękuję. Ej, pamiętasz, że chciałem ci pomóc frytki zjeść? Niestety pójdę pomóc... rozmienić tylko, bo ja już odrobnych nie mam. Mateuszek. Dobra. Zjadłeś najmniej, zapraszam, zobaczymy ile przytyłeś. Uwaga, 59,4 teraz wiesz. Kilogram 100! Słuchajcie, ja będę jeszcze raz złapał. Weź. 59,4. 59,4. Trzecie miejsce Kubiks, zapraszamy, uwaga. 78,4. Dużo! 1,7 kg przytyłeś.
I już dużo, prawie 2 kilo, nie? Zapisujemy wagę końcową Kubiksa i mamy Farela. 88. 1,5 kilo. Mamy to. I zwycięzca dzisiejszej konkurencji, Patryk. Zobaczmy, ile przytyłeś, czy najwięcej, czy nie. To 15,5 kg, czyli Patryk przytył 1,6 kg. Dobra, tak się prezentują wyniki końcowe. Dziękuję panowie za udział, dziękuję widzowie za oglądanie. Wpadajcie do całej ekipki i do następnych. Trzymajcie się. Naura! A chcesz jeszcze burgerka jakiegoś? Szczerze, ja bym frytki mógł zjeść jeszcze. Ja pierdolę.